W Parku Róż zostały wykonane pomosty z takich desek kompozytowych, które w środku są puste. To jest taki przekrój ażurowy, taki, który w środku ma pustkę powietrzną. Jest taki komorowy w przekroju. I teraz widać, bo to mieszkańcy wysyłają, ja też zgłaszałam, że on po prostu ulega zniszczeniu, bo jest za mało trwały na takie intensywne użytkowanie, a są tam i hulajnogi, i deskorolki, zresztą dzieciaki też. W ogóle użytkowanie jest intensywne, więc jest to oczywiste, że musi to być materiał bardzo trwały. No i ja jakby ze swojego doświadczenia zasugerowałam, żeby jak już są wymieniane te deski, no bo muszą być wymieniane, bo nie mogą być tam dziury, to żeby dołożyć różnicę w cenie między jednym materiałem a drugim i uzupełniać te ubytki już takim kompozytem, który jest w środku pełny. Nie ma tych dziurek, tylko jest pełny. I on jest bardziej trwały, a wizualnie wygląda identycznie, bo każda firma, przynajmniej większość firm, które produkują te kompozyty, ma w swoim repertuarze i te komorowe z tymi dziurkami i ten lity pełny. Pewnie to się toczy swoim trybem, w sensie niektóre rzeczy są robione jako wady, tak? Ale tutaj nastąpiły uszkodzenia mechaniczne, więc myślę, że tu trudno obwiniać wykonawcę, że ktoś to fizycznie zepsuł, tak? A pewnie taki materiał był wprojektowany, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że wprojektowane było coś, a wykonane coś zupełnie innego o gorszych parametrach, więc myślę, że to tutaj nastąpił ten problem.